Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj na szachownicę truskawkową. W misce mam 150 g zwykłej mąki pszennej, dodam do niej 50 g kakao, przesieję. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia i wszystko mieszamy dokładnie razem. Cztery białka ubiję na sztywno. A następnie dodam 1/3 szklanki cukru. I będę kontynuować ubijanie jeszcze przez chwilkę, dopóki cukier się nie rozpuści. Białka odstawiamy na bok. Tym samym mikserem ubiję 4 żółtka, 2/3 szklanki cukru i około 50 ml gorącej wody. Ubite żółtka mieszam następnie dokładnie z pianą z białek. Dodaję mąkę wymieszaną z kakao i proszkiem. Za każdym razem dokładnie mieszam przed dodaniem kolejnej porcji. Gdy wszystkie suche składniki są już wymieszane, dodajemy jeszcze 50 g rozpuszczonego chłodnego masła. Ja tutaj mam kwadratową foremkę o wymiarach 20x20, ale równie dobrze możecie użyć do przygotowania tego ciasta tortownicy o średnicy 26 cm. Ciasto pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 40-45 minut. 150 ml zimnego mleka mieszamy z 3 łyżeczkami żelatyny i odstawiamy na bok, aby żelatyna napęczniała. Upieczone i wystudzone ciasto wyjmujemy z foremki. A następnie kroimy na pół. Wierzch ciasta odkładamy na bok, natomiast dół będziemy dalej kroili. Ja kroję w środku coraz mniejsze kwadraty, ale równie dobrze możecie wyciąć tutaj po prostu paski wzdłuż ciasta i układać je później naprzemiennie. Jeśli natomiast piekliście ciasto w foremce okrągłej, to po prostu wycinacie okręgi o coraz mniejszej średnicy. g twarogu mielonego, 150 g cukru i sok wyciśnięty z połowy cytryny. Mieszamy wszystko razem dokładnie. 400 ml schłodzonej śmietanki 30%. Ubijamy. W tym wypadku śmietanki nie musicie ubijać bardzo mocno. Mleko, do którego dodaliśmy żelatynę, podgrzewamy na tyle, aby żelatyna się rozpuściła, a następnie wlewamy do masy serowej. I wszystko dokładnie mieszamy. Dodajemy ubitą śmietanę i mieszamy jeszcze raz bardzo dokładnie. Jak widzicie, masa ma taką lekko rzadką konsystencję, ale jest to odpowiednia konsystencja do tego ciasta. Wierzch biszkoptu, który teraz stanie się spodem ciasta, nasączamy. Ja używam do nasączenia naparu z kawy wymieszanego z wiśniówką. Układamy formę, która pomoże nam zabezpieczyć boki, a następnie wykładamy mniej więcej 1/4 kremu na spód ciasta. I teraz naprzemiennie układam wycięte kwadraty, omijając co drugi. Przykrywam warstwą kremu.
i układam drugą warstwę. Na drugą warstwę wylewam już resztę kremu. Ciasto chłodzę w lodówce, tak aby dobrze stężało. Na wierzchu dekoruję ćwiartkami truskawek. I polewam dwiema galaretkami truskawkowymi rozpuszczonymi w dwóch szklankach gorącej wody.